Cześć, cześć. Piłku, po prostu z Warszawy, piękny hotel. Dokładnie 24 godziny przed startem połówki w Warszawie. Powoli szykujemy się, zbieramy się na śniadanko. Także pokażemy wam, jak to wygląda. Ostatnie godziny dla mnie. Bogate mini, także idziemy jeść. Tak naprawdę to tylko żart. Cały dzień przed startem praktycznie sam ryż. Urozmaicam ewentualnie miód, dżem, tego typu rzeczy, więc... Ten triatlon wcale nie jest taki fantastyczny czasami, jak się wydaje. Pierwsze bieganko, lekki trening. Oczywiście, żeby nadążyć w Warszawie, startówki ubrane. Będzie dobrze. 20-30 minut do zbieganka. Czas teraz na basen, z dwójeczka luźno, może parę przyspieszeń. Staromodny basen, to jak kiedyś pływałem w gimnazjum. Także wspomnienia wracają. Lubimy takie rzeczy właśnie w wyjazdach poodkrywać. Ostatnia aktywacja, rower. 40 minut i kilka takich pobudzających, kilkuminutowych interwałów na mocy startowej i troszkę wyższej, żeby pobudzić te mięśnie. Czemu akurat w tej kolejności, nie typowej triatlonowej? Wolę zrobić zawsze rano bieganie i później troszeczkę rozpływać te nogi, ponieważ bieganie zawsze jest najbardziej obciążające na mięśnie. Ta bolesność mięśniowa jest największa, więc wolę w tej kolejności zrobić, żeby później te nogi jeszcze rozkręcić tylko na rowerze i mięśnie były całkiem luźne już przed wstawieniem roweru do strefy zmian i żebym był gotowy na jutro, także w tej kolejności zawsze robię, nie tak jak potocznie się mówi, że przybiegłem na basen i wracam z niego rowerem, prawie tak to wygląda, ale na szczęście kręcam trenażerze, więc nie może o to posądzić. Zawsze lepiej kask do worka niż na rowerze, nawet jak pozwalają. Szybciej jest po prostu, w biegu wszystko robisz. Jak możesz, to się nie zatrzymujesz. Jedynie za potrzebą. To jest najważniejszy tip na zawody zawsze.